Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed Brotherhood i lecimy rozwalić kolejną machinę Leonardo, bo wpadła w niepowołane ręce. Zobaczmy, co tym razem. Oczywiście Leonardo da Vinci miał bardzo dużo pomysłów i mi się wydaje, że jakby... to powiedzieć. To był po prostu człowiek, który wszystko zapisywał. Wiecie, czasami macie jakiś dobry pomysł, ale on ucieka z waszej głowy. A on po prostu wszystko zapisywał, mi się wydaje. Znaczy na pewno zapisywał, nie? Ale ten, że nie marnował niczego po prostu i dlatego miał tyle też dobrych pomysłów, które zostały dla niego jakby jemu przydzielone. Nie mówię, że wiecie, nie wiem, ktoś, że nie był utalentowany, bo był fenomenalny, chyba najbardziej utalentowany człowiek, jaki żył kiedykolwiek. Ale po prostu kluczem do tego na pewno było to, że jak mu coś przyszło do głowy, jakaś rozkmina, to on ją zapisywał po prostu, bo czasami w ciągu dnia przecież człowiek, nie czasami, tylko każdy człowiek ileś tam myśli dziennie ma na jakieś tematy różne, ale ja nie wiem, nie wierzy w to, że warto brać to pod uwagę, albo pewnie i tak już ktoś to wymyślił, albo coś, a on po prostu to zapisywał i później się okazywało, no najwyżej ktoś już to wcześniej też na to wpadł, ale co z tego. Dużo z jego pomysłów było niepraktycznych i zbyt kosztownych i nie do wykonania. Ale część z nich była właśnie i dlatego uznamy go do dzisiaj. Także no, nie wiem, piszcie pamiętniki, nie wiem, może się okazać, że wymyśliliście coś ponadczasowego. Wiara w siebie chyba jest ważna. Że może ja też jestem pomysłowy. Armata. Borgiowie zdołali zbudować śmiercionośną morską machinę wojenną, korzystając z planów Leonarda. Trzeba ją zniszczyć, zanim Cezare przejmie kontrolę nad akwenami. Otwórz jedną z pierwszych trzech bram. Nie wiem, czy za dużo byście nie chcieli. Tell your comrades that only Eduardo may examine the invention up close to make the final adjustments. Yes, Capitano. He travels by boat to see the mechanism now. Jakby to zrobić? Sobie zdejmiemy chyba z kuszy tego typka. Nie trzeba było go zabijać, mogłem zanurkować. Widzimy. Ale też nikt nam nie bronił. Nie bójcie się, ja jestem dobry. Cicho. Wszystkie nasze misje zakończają się sukcesem. Nie, masz go nie zabijać. Ty masz z nim porozmawiać. Give me the plans. You are the assassin, am I right? You must stop Cesare. I will help you. Let me take you to them. Grazie. Musisz być asasynem, prawda? Tak bardziej bajkowo i śmiesznie byłoby. A nie mogę wejść na ten? Interakcja z gondolą.
powoduje to sofiant. Isidore, good pay. Now look at me, capitano di questa barca di merda. Ja muszę pływać w pław. Petardy myślisz, że się przydadzą? Pokaż mi, co tu się może przydać. No, wezmę petardy, dobra. W razie czego. Chodzi o to, żebym ja otworzył bramę, czyli chyba muszę ich zabić. Taka jest pełna synchronizacja. Nie jestem pewien. Albo może to się liczy już jako otwarcie, nie wiem w sumie o co chodziło dokładnie. I don't know. Aha, no tak. Co teraz? Kurwa. Chciałem go wciągnąć, tu zabić. Okej. Aha, no może mogłem się... A co ja tu robię? Jak ja tu wszedłem? Okej. No dobra. Bo może chodziło o to, że ja mam się schować za tą łodzią, jak oni będą otwierać, nie? A widzą mnie normalnie. Nie pomyślałem o tej bramie. Znaczy logiczne. Znaczy myślałem, że może zostawi otwartą, wiecie o co chodzi. Ale widzę, że nawet nie mam za bardzo nic do zrobienia w tej kwestii, jak tylko się zbliżam. Nie mogę sobie przepłynąć. Myślałem, że może się mam schować za tą łódeczką. A, załatwimy typa. No i patrz, i tutaj ciężko by było zauważyć, że można wejść. Uf. O kurwa, już? Oj, dajcie moment, no. Nie zwróciłem uwagi, skupiłem się na czymś innym. Coś nowego dla mnie. No dobra, to i zabiję wszystkich. No. Jesus. Żeby mi nie uciekł. Patrz! Kto mnie wykrył, kurwa? Teraz. Damn! Kto mnie teraz wykrył, się pytam. Tamten koleś? Przecież daleko jest.
No szkurwa. Głupie. Nie umiem. Nie umiem tego zrobić. Możesz skaczyć, kurwa, skakasz ty pało. No nie do góry, tam. Widziałem te memy na temat tego, jak on tam skacze i jak się słucha pod tym względem, więc nie jestem jedyny. To mnie cieszy, okej. Okay. Może faktycznie muszę iść po prostu tędy bardziej. Tu mnie już nie widzą. O kurwa. No to mi nie wyszło. Chamie, ała, ała, nie, no. What happened now? Co się teraz stało? To jest sekwencja jak na razie, którą najczęściej powtarzam w tej grze. W ogóle, którą bramę mamy już ze sobą, bo nie ogarniam. Takie tam. Porozmawiać z Eduardo o czym? Przecież mam przejść przez bramy. Dobra, wczujmy się trochę. Nie ty, ty. Dobra, jego może musiałem zabić. Tu by się przydało wejść jak najwyżej, ale nie ma za bardzo gdzie się złapać. Więc jesteśmy chyba niemożliwe to jest do wykonania. To skacz. Zapierdalaj tam. Typka zdejmujemy. Zdejmij go. Dobrze. Szybko, szybko, bo nam ucieknie typek. Chyba dotarłem do drugiej bramy. Właśnie muszę, bo chcę tą pełną synchronizację, czyli muszę zabić typa i otworzyć sobie bramę, nie wiem. Żeby to zadziałało, chyba. Teraz jak tam wejść? Tu wskoczysz, dasz radę? Dobrze. Ale szybko, 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 szybko. I chyba na tym właśnie zabawa polega, że... Dawaj, zabij go szybko. Muszę zdążyć otworzyć bramę? Nie, nie robi się nic. Zapierdalaj. On zanurzył. On czasami jeszcze mnie nie słucha, no. Nurkuj, kurwa, powiedziałem. I tak najbardziej na razie mnie wkurza skakanie. Masz skakać do góry. A zamiast tego nie mogę otworzyć tej bramy, nie wiem o co chodzi. Może ja muszę być szybszy od niego. Dostać się tam. No, chyba o to chodzi, że dostać się tam przed nim i otworzyć sobie bramę, i otworzyć mu bramę. To by była pełna synchronizacja. Ale chyba nie. Ale chyba jednak nie.
Najbardziej mnie wkurza skakanie. Jak ma do góry wskoczyć, to odskakuje w pizdu, w przepaść. I jeszcze jak chcę po prostu uciekać, biec szybko gdzieś, to włażenie na jakieś chujowe, bezsensowne, gówniane małe schodeczki, nie wiem, ławkę, nie wiem, byle co, łapanie się, kurwa, jakiś bzdur. Jak ja chcę po prostu sprintem uciekać, albo biec. To. Dobra, nie będzie pełnej. Nie mogę nic zrobić. Kurwa, bo nie mogę na gondolę wskoczyć. Ale fail. Taki failowy odcinek raz na jakiś czas musi być. Ja pierdolę, znowu tu? Jeszcze mnie trochę wkurza to właśnie podbieganie do krawędzi. Właśnie. Wejdę. Podbieganie do krawędzi. I ten. I zamiast skoczyć, to takie właśnie zatrzymywanie się albo opuszczanie się. Jak ma gdzieś skoczyć. To pewnie już moja wina jest, bo źle trafiam. Nie w czas. W guzik skoku czy coś. Ale też niekoniecznie. I w ogóle, dlaczego kontakt z gondolą od razu do synchronizacji? No ej. Zamiast, wiecie, nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. Wiadomo, żebyś nie wszedł na gondolę i nie próbował przepłynąć, ale wtedy cię po prostu zauważą, więc no jedno wychodzi. A, bo tam jest cutscenka, jak on otwiera bramy i wiecie, przypał. Coś w tym stylu będzie. Teraz chuj wie, czemu się otworzyło. O kurwa. A, obszar jest niedostępny. Okej, teraz. Czaję. A tu coś nie można wskoczyć. Chyba nie mogą mnie wykryć, jeśli dobrze przeczytałem. Więc chyba powinienem górą. O, shit, jaki przypał.
interesting. We are working day and night. My men cannot go any faster. I asked, is it ready? Nearly ready. Then you should stay tonight as well. Znacznik. Dlaczego znacznik jest tu? A nie mogę tu iść. Wyżej chyba, ta. Można by tutaj dymną użyć, no. Shit. Źle zgadłem. Nie o to chodziło. O, może tak? No cóż. O, o, o. Wyciągnij miecz. Okej, okay, po planach i teraz jeszcze zalej suchy dok. Znaczy oczywiście dobrze, że on skakuje na te małe te przeszkody, bo to ma niby dać tą płynność, że ty się nie zatrzymujesz na jakichś pieprzonych skrzynkach. Tylko on przez nie przebiegnie, tylko musi najpierw na nie wskoczyć, ale czasami nie o to chodzi. Czasami strasznie nie o to chodzi. Tak się zastanawiam, czy po prostu sprint nie powinien być pod innym przyciskiem. Ale no dobra, nie wiem. Może nie. Może nie. Może w praktyce wyszło to zupełnie nie... że tak jest lepiej. Who knows? Mówicie, że powinienem był was wszystkich zabić najpierw. Ej, dlaczego nie działa ten pierdolony kontratak teraz? Nie rozumiem tego za chuj. No centralnie naciskam przecież to, co ma być. Centralnie... zabił się debil. Ej, dlaczego nie trzymasz gardy w ogóle? Nie, nie czaję tego, nie? A przecież ten guzik jest kurwa od tego. Wyciągnij tą broń do chuja. No wyciągnij ją, kurwa. Wyciągaj pipało broń. No, no, no. No, dobrze, teraz jest. Ready! Ora! No i tak jest lepsza ta walka niż wcześniej, nie? Ach, co późno chyba. I dlaczego się kurwo nie obroniłeś? No, ja pierdolę, nie? No za wcześnie może naciskam, dobra. Ale jaki wpierdol? No, weźmy ich, przeszukajmy, może lekarstwa mają. O, jeez. Ale najgorsze jest to, że nie wyciąga broni od razu, nie? Jak wchodzisz, wybierasz broń, znaczy rozumiem, że... Nie zawsze chcesz wyciągnąć broń, jak ją wybierzesz tam na dole, ale jak jest walka, nie ma tu czegoś takiego, tryb walki czy coś. Musisz machnąć tą bronią i później jeszcze i tak nie trzyma tej gardy, jak mu każesz, kurwa, nie wiem o co chodzi. I to cię wybija z rytmu takiego, bo się wkurzasz, nie wiesz co się dzieje, czy coś... Ja nacisnąłem coś nie tak, że on nie trzyma tej gardy, chociaż zawsze trzymał. Wiecie,
I ten, no i właśnie później już robisz błędy, bo nie wiem, naciskasz to inaczej niż zwykle i już się pierdoli wszystko. Nie wiem. Szukałem po internecie i widziałem, że nie tylko ja mam te problemy, więc... Dobrze. To jest jakaś inna armata. Widzę. Jeszcze jakiś się ostał typek. O co chodzi? Tam muszę wejść. Jakoś naokoło trzeba iść. Zgra nie będzie zawsze na asasynów. Ciekawe, czy przyjdzie kiedyś taki piękny dzień, że będę grał w jakiegoś asasyna i centralnie będzie wszystko pięknie. Nie będę się w ogóle, nie będę go bluzgał w ogóle. I wtedy będzie można przynajmniej powiedzieć, że o, uskutecznili, ale z drugiej strony można będzie też powiedzieć, że o, nauczyłeś się grać. No nie? Nie chciałbym za dużo używać tej kuszy, bo to jest takie, wydaje mi się, ułatwienie. Postrzelamy. Zaczyna się. Chyba nie dostrzeli, nie? Płyń, płyń, kurwa. Myśmy ostrzelali nieźle. Jak wyleciał, kurde, tam nie wiem, jak kukła. Okej. Nieporadnie trochę, ale... O kurwa. Widzę, że to nie koniec. Chujowo się tym steruje, strasznie. Ale pewnie kwestia przyzwyczajenia, jak zawsze.
Mam nadzieję, że nie... Ale są ludzie na pokładzie. Kurde, nie wiem, czy to dam radę przeżyć. Za dobrze trafiacie trochę, jak na mój gust, kurde. We mnie. Nie wiem, się lekarstwa skończył, będzie kicha. Dobra, dawaj te kurde żagle może. Obróć się, ja pierdolę. Chujowo się tym steruje strasznie, ale... No weź się obróć kiedyś, może dzisiaj, dawaj. Co ty na to? Widzę, że się nie ma co pierdolić, właśnie trzeba popłynąć, cyk. Po kolei, pach. Kurwa, kręć się chociaż trochę, no bez jaj, nie? Gdzie do tyłu? Jak ty to zrobiłeś? Tu. No. No kurwa. O. Dobra. Pain in the ass. Chujową tą armatę żeś wymyślił, albo chujową łódkę. Raczej. Armata w sumie jest spoko. Perdonate mi, Leonardo. Dobra, w bólach tą misję robiliśmy. Nie była tak fascynująca jak dwie pozostałe, ale jeszcze jedna została, więc zobaczmy się oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia w następnej części przygód w Assassin's Creed Brotherhood. Na razie.